Znowu, słuchajcie, tak sobie jadąc, znalazłem bunkier, więc postanowiłem stanąć i zobaczymy, co tu jest. Ale już widzę, że jest wysadzony, bo tu jest jedna jego część. No, tam jest, patrzcie, cały rozpierdzielony. A patrzcie, jaka rura. Ciekawe, do czego służyła. Idziemy zobaczyć. Tu się mówi, ale rozpierdzielony. Patrzcie, zostały jeszcze takie tregry. Gdzieś tutaj widziałem słupek informacyjny. Zaraz go znajdziemy, ale najpierw pójdźmy tutaj. Patrzcie, jaka siła musiała być wybuch, jak to wygięło taką stal, kurde, grubą. Tu i tu. Tu jest rurka. Jakaś wchodziła. Ciekawe, gdzieś tam się wchodziło. To naparzało się chyba w tą stronę. Tak mnie się wydaje. Patrzcie, jaki rozpierdziel. Ja nie mogę, nawet niemieckie napisy tam co idziemy, kurde, zobaczyć. Czekajcie, jak się przejść tędy. Może mogę skręcić. Patrzcie, tam nie będę wchodził. Rauchrochr. Enfung, nie wiem, co to znaczy. No. I to jest prawdziwe świadectwo przeszłości, naprawdę. Zobaczcie, jakie kurde zbrojenie. No, podoba mi się. O, tu jaki kamyczek leży, kurde. Dobra, idźmy wyżej. Tu chodźmy zobaczyć. O, i tu było wejście główne. Tu było wejście główne. O, uważaj, co za pręcik leży. A, widzicie, tu było dojście. Tutaj było dojście do tego bunkra. I tu wejście, patrzcie, tu też jest napis niemiecki. Co tu pisze? Konrad. Nie wiem, Konrad. No. Tak to wygląda. Tam jakaś rurka. Fajne. Lubię takie klimaty. Dobra, pójdźmy zobaczyć tam. Patrzcie, tu jakieś coś jest. Jest tutaj coś. Jakieś betonowe. Może składnica czegoś, albo coś było. No nic. Takie właśnie tutaj są fajne ciekawostki w Drawskim. Bo tu był wał pomorski. Linia wału pomorskiego. I jest tutaj najeżone tymi bunkrami, stanowiskami. Kurczę, zobaczcie sobie, jak jechałem rowerem. Pętla Agusko. Tam jest, kurczę, fajnie. Stanowiska, kurczę, na karabin obrotowe. Słuchajcie, elegancko. Patrzcie, na tu kamień leży. Jaki wybuch musiał być potężny. No nic, nie ma tu nic innego.